Cześć, witam serdecznie w odcinku który jest poradnikiem szybkim poradnikiem w jaki sposób uruchomić FIFA 23 w wersji na komputer aby to zrobić y, musimy uruchomić platformę gdzie kupiliśmy grę w wersji y, administratora w trybie administratora przechodzimy w zgodność uruchom ten program jako administrator zastosuj OK to samo z rodziną robimy właściwości zgodność i to samo tutaj OK zastosuj no i wchodzimy w Windows kliki programów yy, Steam. Steam Steam Apps musimy tutaj znaleźć Jest Common Fifa 23, szukamy Fifa gdzie zainstalowaliśmy ją Właściwości gry, zgodność I też uruchom ten program jako administrator Uruchom ten program jako administrator, zastosuj OK I potem jeszcze w Installer wchodzimy, Anti-Cheat. Klikamy Anti-Cheat. Klikamy, wybieramy wersję, odinstaluj. Potem ponownie zainstaluj. No i zamykamy wszystko. Resetujemy komputer i wszystko powinno działać. Odnośnie samej gry, to jestem zażenowany działaniem, bo jest bardzo słaba optymalizacja na komputery i w ogóle gdzie. Na razie jest bardzo słabo. Mam nadzieję, że jakaś aktualizacja wyjdzie, bo 400 zł wydałem i nawet nie mogłem od razu grać przed premierą, bo musiałem się bawić, jak uruchomić tą grę. No, mam nadzieję, że pomogłem części osób, jak uruchomić to, jak, sobie, jak się z tym uporać, więc dzięki za oglądanie. Do zobaczenia wkrótce. Nie ma.